Dzień dobry, witam Was w kolejnej części rozwiązywania arkusza egzaminu ósmoklasisty z roku 2020. Dzisiaj przejdziemy sobie do zadania trzeciego. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dotyczącą zakupu biletu. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz krótko na pytania 3.1 do 3.4, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Na pytania należy odpowiedzieć w języku niemieckim. Teraz przejdźmy sobie do proponowanych odpowiedzi. 3.1. Wann fährt die Frau nach Bremen? Kiedy jedzie kobieta do Bremy? 3.2. Was kostet die Reise Applikation? Ile kosztuje aplikacja podróżnicza? 3.3. Welche Funktion der Reise App gefällt der Frau am besten? Jaka funkcja z aplikacji podoba się kobiecie najbardziej? 3.4. Wo sprechen die Personen? Gdzie rozmawiają osoby? I teraz przejdźmy sobie do transkrypcji. Zadanie trzecie. Frau, ich muss zum Bahnhof gehen und fahr morgen ein Ticket nach Bremen kaufen. Tante Maria, du brauchst nicht aus dem Haus zu gehen. Wir kaufen es heute per Reiseapplikation. Was kostet sie? Nichts. Sie ist kostenlos. Das Geld brauchst du nur für das Ticket. Wie immer 8 Euro. Guck mal, so funktioniert die App. Ich sehe nichts. Bring mir bitte die Brille von der Kommode. Hier bitte. Schau mal. Hier wählst du den Platz im Zug. Wenn der Zug zu spät kommt, bekommst du eine SMS. Und hier ist der Stadtplan von Bremen. Mit den Bushaltestellen am Bahnhof. Toll. Diese Funktion mit dem Stadtplan finde ich am besten. Ich kann nie die richtige Haltestelle finden. So, jetzt kauf mir bitte das Ticket. Ich koche dir gerade Tee. Und mach bitte Platz auf dem Tisch. Teraz przetłumaczmy sobie. Muszę iść dzisiaj na przystanek i kupić bilet do Bremy na jutro. Ciociu Mario, ty nie potrzebujesz z domu wychodzić. Kupimy dzisiaj przez aplikację. Ile to kosztuje? Nic nie kosztuje, to jest darmowe. Potrzebujesz tylko pieniędzy na bilet, jak zawsze 8 euro. Popatrz, tak funkcjonuje aplikacja. Ja nie widzę. Przynieś mi proszę okulary z komody. Proszę tutaj, popatrz. Tutaj wybierasz miejsce w pociągu. Kiedy pociąg przyjedzie za późno, otrzymasz SMS-a i tutaj jest plan miasta Bremy z wszystkimi stacjami pociągowymi. Świetnie. Ta funkcja podoba mi się najbardziej. Ja nie mogę zawsze prawidłowego przystanku znaleźć. Więc teraz kup mi bilet, proszę. Ja zrobię herbatę i zrób proszę miejsce na stole. Teraz przejdźmy sobie do tekstu, do odpowiedzi. Wann fährt die Frau nach Bremen? I poszukajmy sobie. Tutaj mamy to morgen. A więc napiszmy sobie morgen.
Morgan. Czekajcie, spróbuję jeszcze z myszką, może to będzie lepiej szło. Morgan. Tak, teraz jest lepiej pisać. Vasco se dirai za aplikacion. I szukajmy sobie. Tutaj mamy to pytanie, ile kosztuje. I tutaj odpowiedź. Nichts. Sie ist kostenlos. A więc możemy sobie to tutaj napisać. Welche Funktion der Reise App gefällt der Frau am besten? Jaka funkcja podoba się jej najbardziej? I szukamy sobie w tekście. O, tutaj. Wcześniej jest powiedziane odnośnie tej funkcji. O, i tutaj mamy. Tutaj jest plan miasta Bremy. Z wszystkimi przystankami. I tutaj odpowiedź. Świetnie, ta funkcja z planem miasta uważam za najlepszą. Czyli co się jej podoba? Plan miasta. Der Stadtplan von Bremen. Przednia odpowiedź jeszcze. Wo sprechen die Personen? No tutaj nie mamy jasno powiedziane, ale tak ogólnie możemy przypuszczać, że są w domu, w mieszkaniu, w którymś z pokoi, na przykład w kuchni, ponieważ tutaj kobieta mówi, że zrobi teraz herbatę. Wcześniej jest powiedziane o komodzie, także mogą być w salonie. Także napiszmy, że są w domu. Zuhause. I myślę, że odpowiedź im Wohnzimmer. Wohnzimmer. Albo w kuchni in der Küche. Bo tu nie mam umlautu, zrobię UE. Też będzie poprawne. Tak, także to by było zadanie kolejne z części słuchania. Do następnego przejdziemy sobie w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do następnego razu. Cześć!